No, witam wszystkich ponownie, zajebiście. Tutaj dużo osób się pyta o... Poczekajcie, muszę sobie pomyśleć. A, już wiem, przypomniałem sobie. Dużo osób pyta się na komentarzach, na fejsie, już na naszym kanale, czy te tatuaże to są prawdziwe. Bo tutaj była fajne, śmieszne, ja aż miałem bekę z tego, aż pół godziny z tego się śmiałem. Nie pamiętam, co to był za komentarz, a rozbawiło mnie na wesoło strasznie. Tak, to są prawdziwe tatuaże. To są prawdziwe. Nie rysowane, jakieś henne czy coś. To są, kurde, prawdziwe tatuaże. Które nie są jeszcze dokończone, bo muszą być wykończone, ale to wiadomo, z czasem się wykończy, tak jak mówiłem, tego pająka. To jest, ten pająk to jest trybal. Fajnie wygląda, zajebiście, trzeba wykończyć jeszcze. No bo tutaj dużo takich komentarzy właśnie zwróciłem uwagę, że każdy się pyta, że czy te tatuaże są prawdziwe, czy tylko my robimy napisy do filmików. Nie. Od razu mówię, że to nie jest napis na wodę. Tylko mamy to już dawno. A to, że niektóre filmika tego nie widać, albo jesteśmy w koszulce, albo w zależności jak kamera jest ustawiona, to inaczej będzie to łapało. I to by wyglądało, że to jest sztuczne. Nie, nie. To nie jest sztuczne i nie będzie sztuczne. Jeszcze będzie wykończony. Tatuaże wszystkie. No mam jeszcze tutaj trybala, ale nie wiem, czy to kiepskie jest dla mnie trochę. Niewykończone w ogóle. Widać, że kiepski jest. Jeszcze niewykończony. No ale z czasem w wakacje będziemy wykańczać te tatuaże. Nie wiem, jeszcze zastanawiam się na nocy zrobić smoka jakiegoś, czy tam nie wiem co tam jeszcze. Wszystko z czasem, musimy to sobie zrobić. I jeszcze drugie pytanie tam od was było, gdzie będziemy spędzać wakacje? No są duże plany, różne. Nad wodą może, no zależy się od pogody. Jak czy to właśnie to jest od pogody, dba. No musimy dostać wziąć sobie urlopy na 2 tygodnie minimum. To też, bo przecież się pracuje, to nie można tak sobie wyjechać i koniec. Zostawi pierdolność tą robotę i koniec. Nie, to nie o to chodzi. Nie wiem, no są plany. Może w tym roku pojedziemy sobie do Spały. Odwiedzić sobie tam. Zobaczyć sobie, porobić zdjęcia. To wszystko z czasem, bo to ciężko to jest powiedzieć. Na razie my nie myślimy o wakacjach, urlopach, tylko myślimy o pracy, o obowiązkach, żeby wszystko było dobrze zgrane. Wakacje to dzieci mają, młodzież ma wakacje, a dorośli mają urlopy. O, tak można powiedzieć. Dlatego mówię, to jest ciężko powiedzieć, gdzie będziemy spędzać. W zależności od pogody, jak będzie w tym roku pogoda, czy w ogóle będzie warto gdzieś wyjechać sobie, chociaż na 2 tygodnie, zobaczymy. Postaramy się robić filmiki, jak gdzieś wyjedziemy, postaramy się robić filmiki dalsze, wypuszczać to na kanale regularnie. Nie obiecuję, bo będzie urlop nasz, to chcemy spędzić. Sam na sam, nie to, że ciągle robimy filmiki. My też musimy trochę odpocząć, ochłonąć od robienia filmików, bo w dzień robimy filmiki. Wam się już to zaczyna nudzić, dlatego zaczniemy może taką przerwę, 2-tygodniową przerwę zrobimy może. Nie wiem jeszcze, zastanowimy się jak to zrobić, żebyście trochę ochłonęli, żebyście po... Jak my wpuszczam w dzień filmiki, to wam się to kurde nudzi. No dlatego tak zwróciłem, że już są do dupy komentarze, łapki w dół, bo wam się nudzą te filmiki. Dlatego tak jest. I tak będzie. Dlatego na razie nie będziemy wypuszczać regularnie, tylko nie wiem, co tydzień robić
czynniki, w zależności od nas. Bo zwróciłem uwagę właśnie na tych łapkach w dół, no to w dół, w dół, w dół. Nie ma kurwa w górę, tylko w dół. Ale to jest wasza sprawa, dlatego nic nie mówię na ten temat. Wy musicie nas oceniać, my nie możemy siebie oceniać. O, tak się mówi. No ale z mojej strony wszystko. Idę dalej do roboty, bo mam w chuj dzisiaj roboty. Nie wiem, o której skończę. Dzisiaj wypuszczę te 3 filmiki. Postaram się może jeszcze parę sztuk wypuścić. Zobaczymy, jak się ogarnę z robotą dzisiaj. Bo jest chuj roboty. Ledwo w ogóle mogłem 3 filmiki zrobić dzisiaj. Ale postaram się jakoś z całej mocy coś zrobić. Pozdro i czekajcie sobie niecierpliwie na filmiki.